Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Elzą i z Poli. Słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Grozy, więc dzisiaj będziemy, nie wiem, świętować, może nie tyle co świętować, a na pewno wybierzemy się na jesienny festiwal, powycinamy dynię, pobawimy się z Małą. No musimy jakoś to spędzić w mniej imprezowym klimacie, ponieważ no mamy Poli i jakby musimy sobie dzisiaj imprezę chyba odpuścić. No ale w każdym bądź razie, słuchajcie, chciałam od razu poruszyć temat alimentów od Rona, o które was pytałam w ostatnim odcinku. No i zgodnie ustaliliśmy, w sumie zgodziliście się ze mną, że te 1000 simoleonów w każdy poniedziałek simowy będzie super. W sensie będzie okej. Okay. Więc przypominajcie mi co poniedziałek właśnie o tym, żeby je dodawać do naszego konta. Jak widzicie, już przed domkiem ozdoby na dzisiejszy dzień się pojawiły. Tutaj mamy właśnie jakieś tam dynie, takie podawałam rzeczy. Niestety nasza Poli jest za malutka, żeby robić psikus albo cukierek, więc może w następne jesienne święto będzie mogła już szukać tych właśnie cukiereczków, a może będzie miała już rodzeństwo. No ja bym chciała, żeby ona miała rodzeństwo, ale póki co no nic na to nie wskazuje. Niestety. Dobra, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie i lecimy z tym odcinkiem. Co prawda nasza tutaj Elza za bardzo się nie wyspała, bo wstawała w nocy właśnie do Poli i Poli tym bardziej się nie wyspała. Poli teraz musi jej przebrać pieluszkę. Znaczy Elza musi Poli przebrać pieluszkę. Więc wstawaj, chodź. I ty już w ogóle nie będziesz się kładła. Pewnie podlejesz tutaj trochę kwiatki. Patrzę, że tutaj niektóre... Tak, jeżeli chodzi o ogród. Pisaliście mi, że nie ma ogrodnika w Trójce. I żeby może zmniejszyć ten ogród, zachować sobie tylko jakieś, wiecie, parę roślinek, które chcę mieć, żeby tak po prostu dać radę to ogarniać. Myślę, że możemy to zrobić na przykład na wiosnę. Na razie, wiecie, zima się zbliża, jesień, to i tak u nas to za bardzo z tym ogrodem nie wyjdzie, ale może na wiosnę właśnie zrobimy, tak jakby ogarniemy trochę ten ogród w ten sposób, że po prostu zostawimy sobie jakieś takie fajne rzeczy, a resztę, co nam jest takie zbędne, pousuwamy, bo po prostu nie damy rady. Nie ogarniemy. Żebyśmy mieli Rona, to inaczej, bo on by tutaj się tym zajął i tyle, a tak to musimy same, to nie wiem, czy damy radę, więc... No, ty teraz idziesz spać, no wiesz co, Poli, teraz to już, wiesz, za późno, teraz to ciebie przebierzemy i potem cię położymy spać. Czemu ją odkładać? Masz jej zmienić brudną pieluszkę, halo? Zmieniłaś? No zmienij brudną pieluszkę, a potem ją włóż z powrotem do końca, niech ona idzie się przespać, bo chciałabym się potem wybrać właśnie do tego, na ten festiwal. O, na ten festiwal chciałabym się wybrać. Dobra, połóż ją, niech ona sobie odeśpi. Dobra, pies też śpi, no to niech śpi. Ja patrzę, że tutaj nam coś ten uschło, więc podlej. I podlej. I tutaj coś mamy, no to też podlej. Dobra. I też jesteś głodna, więc no trzeba tutaj sprzątnąć zepsute jedzenie i sobie podasz jakieś śniadanie. Na przykład smażony ser może być, także bierz się do roboty. Ale ten Odin do tej naszej Elzy zarywa. O, Bartek! Bartek tutaj pisze do nas miłosne listy. Ja myślę, że możemy mu wysłać jakiegoś SMS-a. SMS-owanie, wyślij przyjaznego SMS-a. No wyślij mu S-a, no. Dobra, patrzę, że nasza mała już mogłaby wstać, więc wstawaj, to my ciebie nakarmimy. Damy ci coś, jakieś jedzonko i pójdziemy sobie, słuchajcie, na ten festiwal. Czekajcie, czy jest festiwal tutaj ten? Jest. Festiwal jesieni, więc się wybierzemy na festiwal jesieni. Mam nadzieję, że są tam dynie, które będziemy mogli sobie, nie wiem, wykroić. No i też dla małej coś tam się z nią pobawimy, no. No tak, tak spędzimy sobie tegoroczny, słuchajcie, Dzień Grozy. Mała, wstawaj. Wstawaj, wstawaj, bo już czas i pora, później nam nie będziesz spała, już jest 14, więc wypadałoby wstać i się podnieść z łóżka, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, nakarmisz ją, daj jej buteleczkę, niech ona sobie zje. Ogólnie wyskoczyło mi też, jak weszłam do gry, że ona ma urodziny, więc za 2 dni ma urodziny, więc w kolejnym odcinku, słuchajcie, będą już urodziny naszej malutkiej. Więc już ona się zrobi taka bardziej samodzielna, więc i my będziemy bardziej samodzielni i po prostu Elza wróci do pracy, co nie? A weź załóż może to, tak ładniej się ubierz. I zmień ubranko dla naszej malutkiej. Mamy 3 stroje, no to może 3 strój jej załóż. O, tutaj patrzę, że jej ubranie się ten. Dobra, załóż jej 3 strój. Załóż jej 3 strój i jedziemy, słuchajcie, na ten festiwal. Czekajcie, zobaczymy, jaki ona ma ten 3 strój. No, pokaż. O, jaki słodki. No to dobra. To jedziemy. Chodź. I zrób tak i z Poli. Tak jest. Chodźcie, dziewczyny.
No i dobra, jesteśmy. Kto to? Nastka. Możemy sobie spoli... Jest ten Bartek tutaj, ej. W ogóle, że on do nas właśnie wysłał... jest nasza Sonia, jest jakiś Alek Precel. Jest ten Bartek? Gdzie on jest? Czekajcie, to jest Bartłomiej. Jest Bartek, patrzcie. Jest, więc może się z nim przywitamy. Powitaj, o, chodź się z nim przywitaj. No i co? Są tutaj te... Są dynie, jest Dom Strachu. Także fajnie. A co to za pan policjant? Hal, ulala, jakiś tutaj pan policjant. No ja cię sunę, a ja cię kręcę. E, Bartek, gdzie on jest? Tutaj, przy las. No chodź się z nim przywitaj, chodź, chodź, chodź. No patrzcie, pisze do nas esy. My tutaj z nim ogólnie się już wcześniej poznałyśmy. No ale widzicie, wybrałyśmy Rona i nie było to najlepsza decyzja. Nie była to dobra decyzja. Hej, Bartek, przyjazne, rozmawiaj z nim o ekologii. Przyjazne, poznaj go. No, mów o, z zachwytem o dzieciach. Myślę, że z naszą malutką na rękach to jak najbardziej adekwatne. Możesz mu też, nie wiem, opowiedzieć śmieszną historię. Czy jakiś pies śmieszny, jak się nazywasz? Crosby Dean. Jerzy Dean, okej, okay, to chyba jego pies. Tu Tiger Biedak jest, Tiger Biedak. Czekajcie, a Bartek to się nie wiązał z kimś? Tak mi się wydawało, że kiedyś nam wyskakiwały jakieś informacje, słuchajcie, o tym, że on ma jakąś babkę, czy nie? Może nie, nie wiem, jak przyjdzie do nas, chociaż tutaj to wszystko możliwe. Rodzinna, zapytaj, czy singiel. O, proszę bardzo, zaraz będziemy wszystko wiedzieć, słuchajcie. O nie, rozpadał się deszcz, o nie. To nic. To nic! On jest samotnikiem, patrzcie go. Czy my znamy jakieś jeszcze inne jego cechy? Samotnik, artysta, niechluj i przewrażliwiony. Kurde, blaszki. Nie za lepsze, nie za dobre te cechy. No, w związku z Simem Roda. Tylko w związku, a nie w związku małżeńskim, więc po prostu ma dziewczynę. Tak mi się wydawało. To czemu do nas pisze SMS-y, dziwny gość? Ja nie wiem, czy my powinnyśmy tutaj z nim dalej w to wchodzić, skoro on już kogoś ma, wiecie? Dobra, myślę, że możesz tutaj, odłóż tutaj Poli. Możesz zebrać. Odłóż Poli, niech ona sobie tutaj chwilę posiedzi. Zresztą zaraz będziemy wracać do domu, bo jesteś śpiąca w ogóle. Ale chciałabym wyciąć dynię. Fajnie, już później z czasem, wiecie, jak można sobie dynię wycinać właśnie z dziećmi. Kurczę, ten Bartek ma dziewczynę. Ciekawe, jak ten nasz Don, czy on dalej ma, jest w związku, czy już nie, ale on unika zobowiązań. No powiem wam szczerze, że średnio tutaj z tym... z tymi partnerami dla naszej, słuchajcie, Elzy. Ale myślę, że nie wiem, czy chciałaby ona się, słuchajcie, wyprowadzać z tego miasta. Jednak tutaj dziadek zostawił jej swój dorobek życia i tak głupio by było teraz to sprzedawać i przenosić się do innego miasta, prawda? Bo na przykład tutaj ma pecha w miłości czy tam coś. Dobra, zostaw już te dynie, to dobrze, czy zostawiłaś? Co byś chciała iść? Wejść do nawiedzonego domu, to jest 2,5 tysiąca. No bo ona jednak chciałaby, słuchajcie, poślubić kogoś, no chciałaby mieć, w sumie się jej nie dziwię, tak? Dobra, myślę, że możecie wracać do domu. Szkoda, że nie można sobie zrobić właśnie... A można z Poli zrobić sobie, to dawaj, zróbmy sobie z Poli zdjęcie. Wiecie, no trudno, że... Nie wiem, może na ten profil randkowy jeszcze wejdziemy. Albo może pojedziemy gdzieś za granicę, jak właśnie Poli będzie już dzieckiem w wieku szkolnym i może jakiegoś męża tam pozna. No bo chciałabym, żeby kogoś miała, żeby nie była jednak sama. Wiecie. Także zobaczymy. Może coś jeszcze się trafi. Jakiś gość. Może na razie lepiej odpocząć od tych miłości. Po tej akcji z Ronem, tak mi się wydaje. O, jak słodkie zdjęcie mamy. No to super. Dobra, wracajcie dziewczyny do domu, bo już jest 19. Dobra, jesteśmy w domu. Mała jest głodna, więc damy jej, słuchajcie, jedzonko. Damy jej jedzonko i co? I położymy ją spać, bo my też jesteśmy śpiące. Co tutaj masz? Miłość w powietrzu. A, bo to kadzidełko. Kadzidełko, tak jest. Dobra, poszukajmy tej... O, to jest ta kartka z Poli? Czemu nie mogę jej powiesić? Halo. O. Dobra, na razie ją tutaj dam. A potem najwyżej zmienię jej miejsce, ale tak, to jest to. Dobra. Daj jej to jedzonko. Dałaś jej to jedzonko, a... To idź przez ten czas, jak ona je, idź sobie użyj i sobie weź szybki prysznic. A ty zajadasz siebie? Zajadaj sobie, znaczy nie siebie, sobie. Dobra. I później weź tutaj ją będziesz uczyła skorzystania z toalety. I później pójdziesz spać. Ale słodkie ma ubranko. Takie fioletowe, pod te jej tutaj te.
No, ona to jest tak podobna do tego Rona. No, strasznie jest podobna do Rona, słuchajcie. No, ale to co? Co zrobisz? Nic nie zrobisz, no. W końcu jest jej ojcem, no. Dobra, dziewczyny już wstały. Elsa, zanim mała się obudziła, to zdążyła tam też zrobić obiad. Lecz nie obiad, tylko śniadanie, trochę posprzątać. Więc fajnie, teraz już malutka wstała, więc płacze, więc idziemy do niej na górę. Tylko Elsa szybciutko... Wiesz co, weź, już nie jedz. Co? Nie jedz, już nie jedz. Idź sobie ten... idź sobie tam z małą i chciałabym dzisiaj, słuchajcie, poświęcić ten dzień simowy, bo jest piątek ogólnie, przed urodzinami naszej małej, bo jej urodziny wypadają na w sumie na jutro, czyli na sobotę, fajnie, pozapraszamy trochę ludzi, zrobimy urodzinki, ale dzisiaj chciałabym właśnie, żeby ona ją pouczyła chodzić, wiecie, mówić, żeby przed tymi urodzinami trochę tych skilli ona podłapała. Będzie fajnie. Dobra, weź się nakarm. Nakarm ją na podłodze, potem możemy jej zrobić właśnie, żeby uczyć korzystania z toalety. No, żeby wiecie, jednak ona czegoś tam się jednak nauczyła. No dobra. Tak, daj jej buteleczkę. A ty przez ten czas skocz tutaj do toalety. No, chodź, chodź, idź, idź, znaczy się. Chodź, chodź, idź, idź. Chodź, chodź, idź, idź, dobrze. A malutka tutaj sobie zje przez ten czas. Mleczko wypije sobie. I dobrze. I pouczymy ją, słuchajcie, chodzić. Zresztą Elsa też miała nawet tutaj taką zachciewajkę. Ile ona ma punktów? 28 tysięcy. Trzeba by było coś jej z tych punktów, słuchajcie, zrobić. No dobra. Myślę, że możesz ją uczyć korzystania, Poli, bo ona i tak ma pęcherz, więc akurat troszeczkę zdobędzie tego. Potem ją przybierzemy i właśnie pouczymy ją chodzić. Myślałam, żeby to zrobić właśnie na podwórku, ale niestety pada deszcz, więc trochę średnio byłoby to. Także no, na razie tutaj w domku popróbujemy. O, jak ładnie. Ale patrzcie, no już ma nawet połowę, więc w sumie nie dużo jej brakuje. Możemy jeszcze teraz ją właśnie pouczymy jeszcze raz i może już będzie umiała. Może się uda. Ale chodzić, chciałabym ją dzisiaj nauczyć chodzić, to na pewno. Za godzinę do pracy, ale ona chyba nie idzie do pracy, co? Za 2 godziny, kurde blaszka, ona idzie do pracy dzisiaj już. Ojeja. To może weźmiemy wolne, co? Możemy wziąć wolne? Czekajcie. Prace i oferty. Weź niepłatny urlop. 1 dzień. No to weźmy, no. Jeszcze ten dzień, wiecie, przed urodzinami. Potem mała ma urodziny i już nie będziemy potrzebować urlopów. A mała się bawić będzie. Nie, uczymy chodzić. Dobrze, otrzymała, no to fajnie. No to dobra. To bierzemy się za naukę chodzenia malutkiej. Gdzie z nią idziesz? A tutaj, tak? No, gdzie? Gdzie będziecie się uczyły chodzić? Wykąp zwierzaka? Jakie wykąp zwierzaka? Nie będziesz kąpać zwierzaka, masz uczyć chodzić małą. A już ją chyba uczyłyśmy, co? Patrzcie, że ten ma już też połowę. No dobra. I weźmiemy ten. Tutaj wyrzucimy. Do śmieci. No, uczcie się chodzić. A ten. Patrzę, że trochę syfy jest w tej chałupie. Shop. Shop? Shop pracz. Shop. Ogólnie tak sobie się zastanawiam, bo ta nasza szyszka jest taka troszeczkę samotna. Może byśmy zaadoptowali jakiegoś psa kota, ale to może właśnie jak będziemy... Jak nasza właśnie tutaj Poli będzie już dzieckiem w wieku szkolnym, to może wtedy powiedzmy, że namówi Elzę i właśnie zaadoptuje na przykład jakiegoś kotka czy coś, żeby było właśnie... Walter Gripsy umiera. Ale to nie, to my Odin, tak? Odin Gripsy to był. Tak, Odin Crosby, o, jeszcze lepiej. Dobra. Zaraz będziemy umieć. Jej! Poli umie chodzić. Fajnie. Jak tam twoje samopoczucie? Dobrze. Wiesz co, weź ją przebierz może w jakieś ubranko, na przykład ten pierwszy strój. I możesz teraz ją troszeczkę pouczyć mówić. No. O, mamy jakieś... przyjdzie to się grupa, ale my nie umiemy dania podsmażanego robić, bo to chyba się trzeba w Chinach, co nie? Musimy się wybrać do Chin. Właśnie jak malutka będzie już dzieckiem w wieku szkolnym, to pojedziemy sobie na jakąś wycieczkę. Może właśnie do Chin. Bo musimy te przepisy ogarnąć, wiecie o co chodzi. No i umiemy też mówić, więc fajnie. Fajnie, bo nam się udało to wszystko ogarnąć i już jest 21:38, jeju. Wiesz co, daj ją tutaj do krzesełka, damy jej zjeść, potem ją wysadzimy znowu. No, i będziemy się kłaść spać, ale zostało nam właśnie niewiele
jeżeli chodzi o ten. Ale umie chodzić, umie mówić, więc fajnie. Dobra, daj dziecku jeść, po prostu coś tam jej daj. I przez ten czas sobie weź szybki prysznic. W ogóle jest nieposprzątane w tym domu, no po prostu tragedia. Tragedia jest, no ale nic. Już będzie trochę łatwiej, jak mała będzie już, wiecie, taka bardziej samodzielna. No ale na razie właśnie ciężko tutaj jest. Jest ciężko. No i patrzcie, że ten Ron w sumie w ogóle się nie odzywa. Zero kontaktu, zero. Zero kontaktu, naprawdę. Nic do nas nie mówi, nie odzywa się, nic. No słabo. Powiem wam, że no słabo, słabo. Teraz pewnie wam się kolorki na ekranie takie zrobiły dziwne, ale jest pełnia i jak jest pełnia, to tak dziwnie się te kolory nagrywają tutaj w The Sims 3, bo ja mam trochę taki filtr, jeżeli chodzi o kolory, więc musicie przeboleć ten widok. Taki bardzo ma maksa różowo-czerwony aż prawie. Dobra. Myślę, że tutaj będziesz mogła ją opróżnić. Chodź szybko, opróżnij. Chodź szybko opróżni, żeby właśnie małą nauczyć korzystania z nocniczka, to może też już ten punkt jej się wbije. Dobra, kąpiel przed spaniem była, teraz możemy włożyć do końca malutką. Nie zdążyłam jej nauczyć korzystania z nocniczka, bo ona już wcześniej skorzystała. Dobra, włóż ją do końca. Włóż ją do końca, jej ostatnia noc tak naprawdę w końcu. A ty sobie pójdziesz zjesz, wiesz? Co tutaj takie? A, bo to brudne jest, tak? Dobra. A wiesz co, jedz sobie resztki, możesz sobie zjeść to. Musimy w ogóle jakieś się pouczyć tych przepisów, bo my tutaj mamy naleśniki francuskie, taca serów, a naleśniki co? Nie ma wystarczającej umiejętności gotowania. A no, bo ona tutaj jeszcze, widzicie? Dobra, jakiś zombiak mi tutaj się drze. No ten nasz ogród, no nic, na razie to... Dobra. Zjesz sobie, pójdziesz sobie spać. Ona w ogóle ma cały czas tego poślubić kogoś. No kurczę, mieliśmy zajrzeć na te randki w sumie. Sobie może zaraz zobaczymy. Czekajcie, to było randki online. Przeglądaj profile, zobaczymy, czy tam w ogóle coś nowego się pojawiło. Pani zombie, pani spada stąd. Drzwi zamknięte, tak. Proszę mi stąd iść. Będzie mi tutaj przeżywała. Tutaj w ogóle jest śmierdzący ten talerz. Nie zauważyłam go wcześniej. No nic, mała nam dorośnie, to będziemy mieć trochę więcej czasu, czy robić jakieś imprezki, coś. W ogóle chciałam też te życie towarzyskie nasz... W coś ty się ubrała. Co to jest? Coś jakieś z modów dziwne. Też te życie towarzyskie naszej Elzy, żeby trochę podskoczyło. Patrzcie, ona miała trochę tych przyjaciół, tych znajomych, a teraz ze wszystkimi jakby ten kontakt jej się urwał. No tylko z tym, z pracy Odinem ma tutaj dawny przyjaciel. No bo wiecie, no to dziecko, ona po prostu nie miała czasu, żeby się spotykać z innymi simami, a chciałabym, żeby jednak ona miała jakieś grono swoich przyjaciół, więc trzeba będzie to naprawić. Dobra, idź do tej, tylko druga w nocy już jest, matko jedyna. A wiesz co, idź do tej, tylko te randki online sprawdź, bo ja bym chciała zobaczyć, czy mamy jakieś nowe ciacha w mieście, czy jednak nie. Tutaj mamy ten ładny, naszą malutką. Wow, mamy Roberta, mamy Maximusa, oni wszyscy wyglądają tak samo, dobra, nieważne. Dimitri jest jakiś, Don, oczywiście Don, Jerzy, jakiś Tom. Vadim, Eusebiusz, Travis. No ten Travis jeszcze bajki. Dobra, szczupły. No, wyślijmy wiadomość do Jerzego, słuchajcie. A sprawdźmy swoje wiadomości. Zobaczmy, czy do nas ktoś napisał. Sprawdź wiadomości. Dobra, ja wiem, że ci się chce spać, kochana, ale zaraz pójdziesz. Tylko ten. Mała płacze? Co chcesz? Idź spać, malutka. O, już ci wszyscy są starszymi simami. Juri, Dimitr do nas, ten Travis do nas przypisał. To jeszcze tu możemy przyjąć prośbę. No, dobra, możesz iść spać. Czyli coś tam nowy się pojawił, bo tak chyba nie kojarzę tego Travisa. I kogoś tam jeszcze, no dobra. No dobra, słuchajcie. Myślę, że mogę kończyć ten odcinek. Ten pies nasz samotny, no myślę, że tego psa, no musimy zaadoptować inne zwierzę, żeby mu było raźniej, tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, będę kończyć ten odcinek, no jak widzicie, no co, to jest luźna rozgrywka, więc tutaj sobie po prostu gramy. Na razie jest taki etap w życiu Elzy, że ona po prostu jest samotną mamusią, więc tutaj wszystko się skupia na dzidziusiu, tak? No w następnym odcinku będziemy robić urodziny naszej Poli, więc tu już będzie troszeczkę swobodniej dla Elzy. No i chciałabym jednak, żeby ona tą miłość
jakąś znalazła. Może właśnie wybierzemy się do Chin z naszą Polią, jak ona już będzie właśnie dzieckiem w wieku szkolnym. Trochę tam pozwiedzamy i trochę może tam kogoś poznamy. No zobaczymy, jak to życie się jej potoczy, bo nie ukrywam, że chciałabym, żeby po prostu miała sobie kogoś u boku, że tak powiem. Więc co, dzięki ostatecznie za oglądanie. Nie wysłałam wam dzisiaj prezentów, ale w następnym odcinku wam wyślę, dlatego zapraszajcie mnie do znajomych na storze, tutaj wyświetli wam się moja nazwa, więc śmiało mi wysyłajcie. Teraz mi się przypomniało, że nie wysłałam, ale to już najwyżej w kolejnym odcinku. Słuchajcie, co dwa odcinki, co trzy, żeby też w każdym może tak nie zanudzać tymi prezentami, a w poprzednim wam wysyłałam, więc w kolejnym wam wyślę. No i co, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!